Siema, z tej strony Patrykowski, a dzisiaj już drugi odcinek z serii Droga do Mundialu 2020. Jeszcze nie wiem, jak dokładnie tę serię nazwę. Zapewne wy już widzicie już oryginalny tytuł, bo póki co nagrywam dwa odcinki na razie. I będę wrzucał po kolei, ale to jest nieważne. Dzisiaj zagramy pierwszy mecz Polski, bo w poprzednim meczu był mecz Anglii z reprezentacją San Marino. Już teraz gramy mecz Polski z Węgrami. Następny mecz będzie to mecz z Albanii z Andorą. Także ja przygotuję mecz i widzimy się już po Filipca, Filip tutaj normalnie wysoce angielsko wybiona teraz w tym momencie. Filip! Poprzeczka! Jeszcze dobitka, ale piłka obok bramki. Nani, Medziokawie dla reprezentacji San Marino. Nani podaje do Berardiego i piłka leci obok bramki. Podanie do Milika, Milik broni i Moder przestrzela, nie ma gola. Może być okazja Lingard, 1-0. Pierwsza bramka tego spotkania była pewna, że reprezentacja Anglii wygra ten mecz. Rozpoczęcia pierwszej połowy pada bramka, ale niestety po stronie Węgier. Recy, dobrze Reca, Zieliński, szansa Zieliński, ale obok. Ze stadionu w Budapeszcie chcę was powitać. Patrykowski. W dzisiejszym meczu, pierwszym dla Polski eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, zmierzą się Polska i Węgry. Hymny obu państw. Czy się pojawia? Hymn Węgier. Skład, co prezentowane składy. Skład Węgier na bramce Gulasz i obrona Kwinciusz, Orban, Lovrencisz, pomoc Szafer, Nagy, Szoboszlajn, Szoloj i Kalmar. I na ataku Szoloj. Formacja 4-4-2. Natomiast Polska przedstawiła formację 3-5-2. Jeżeli dobrze mówię, na bramce Szczęsny, numerem Szczęsny, numerem pierwszym, 5 Bednarek, H8 Helik, 18 Breszyński i pomoc Reca, Krychowiak, Moder, Szymański, numer 3, 10, 16, 19, z przodu 20 Zieliński i na ataku 7, Milik, 9, Lewandowski. Rozpoczęli Węgrzy. Kalmar, pierwsza okazja, Szoloj, Breszyński. Dobrze, Zieliński. Podanie do Krychowiaka, Krychowiak do Recy, Reca, rzut rożny. Zieliński.
pole karne i była tam piłka nad bramką. Węgrzy. Szoboszloj, Kalmar, Szoloj, może być okazja dla Węgrów i broni Szczęsna. No tutaj prosto było to do odebrania. Tutaj no rozklepali obronę, która była podziurawiona jak ser szwajcarski, ale no jeszcze może ta obrona się poprawi. Szoboszloj, rzut rożnego. Szoboszloj i Szoloj, jeszcze był tam Lewandowski, przejmie tę piłkę, czy zdąży? Nie zdąży Lewandowski, nie zdążył jednak. Strat Szczela, ale broni Szczęsny. Korchut dośrodkowanie do Szafera. Szafer, Kalmar i broni znowu Szczęsny. Przeważają tutaj Węgrzy, to nie mogą bramki strzelić, bo fenomenalnie broni Szczęsny. Ale tutaj błąd obrońców w ostatnim fragmencie, więc no co się dziwić, że była z tego akcja. Szoboszloj. Dośrodkowanie. Szczęsny broni. Zieliński do nikogo. Przejęcie przez Recę. Reca do Lewandowskiego. Lewandowski, okazja. Lewandowski broni to Gulasi. No mogła być z tego bramka. Nie wiem dlaczego topowy napastnik na świecie nie wykorzystał tej sytuacji. Może dlatego, że nie mają topowego bramkarza na świecie. Rzut rożny. Zieliński. I wybija Orban. A i w piłkarza zablokowane to podanie. Bednarek. Do Recy. Dobrze, Reca. Zieliński. Szansa. Zieliński, ale obok. Kolejna dobra akcja Polaków. I wreszcie to oni zaczęli dominować w polu karnym Węgrów. Był tam faul, faulował Bednarek, ale sędzia jeszcze nie sięgnął po kartkę. Na szczęście, bo gdyby była to czerwona, to wiadomo, co by się stało. Szoboszleja jednak Zieliński. Stracili Reca. Podanie do Milika. Milik broni i Moder przestrzela. Nie ma gola. I dobre podanie Zielińskiego. Ale że dobitki nie wykorzystał Moder. Co tu się wydarzyło? O, Lewandowski. Jest tam Zieliński. Podanie do Modera. Moder, Szymański. Szansa obok. Po raz kolejny. Reca do Zielińskiego. Zieliński. Jeszcze Moder obok. Ale dobrze próbują. Gorzej nie próbować, bo jakby nie próbowali. Zawsze jak się próbuje, to jest ryzyko, że się uda. No i no w tym wypadku się nie udało, ale może w kolejnych akcjach się uda. W ataku. Chociaż w ataku też były jakieś tam dobre sytuacje. Koniec pierwszej połowy. No i witam po przerwie. Już Polska zaczyna. Nazwiska wymówić tak samo. Bereszyński. No i znowu Szoloj. Na G i podanie do Szoloja. Może być dobra sytuacja? Szoloj 1-0. Już w pierwszej połowie, już po trzech minutach od rozpoczęcia pierwszej połowy pada bramka, ale niestety po stronie Węgrów. No i obrońcy nie pilnowali Szoloja. Jeszcze tam nadbiegał Bednarek, ale został wyprzedzony i mamy 1-0. Nagy. Nie wiem, czy Nagy, czy Nagi. Jak teraz stracili. Piłka normalnie pomiędzy nogami mu przebiegła. Jeszcze Szafer. Szafer w pole karne, Szoloj. Wybijają Polacy, jeszcze Kalmar. Potrzebna strata, jeszcze Korchut. Zdąży do tej piłki Korchut. Dośrodkowanie w pole karne, Szoloj. Groźna sytuacja. Milik na w roli skrzydłowego. Milik, szansa. Zieliński obok. Nie wykorzystał tej szansy Zieliński i dalej przegrywają 1-0. Lovrencic, Kalmar. No i utrzymują się przy piłce Węgrzy. Szoloj, Kalmar broni Szczęsny. Grosicki do Lewandowskiego. Lewandowski jeszcze Milik, szansa. Nie ma. Rzut rożny. Zieliński.
Krychowiak. No i strata piłki, nikt do niej nie dolatywał, no to był błąd. Milik, przepraszam, Zieliński, no co sami możecie przejrzeć, ale no obawiam się, że w tym meczu nie będzie remisów. Podanie do Grosickiego, Grosicki, będzie okazja i kolejna strata. Jeszcze tam Milik, Milik do Lewandowskiego i 88 minuta mija, może coś się jeszcze wydarzy. O, dzisiaj lepsi Nemeth, czy tam był faul? Koniec meczu, Polska przegrywa 1-0. Także widzimy się w następnym odcinku.